Gdyby w szkole nauczono mnie radzić sobie z emocjami, gdyby w szkole nauczono mnie, jak pracować nad swoją samodyscypliną, myślę sobie, a nawet jestem tego pewna, że byłabym o wiele dalej niż jestem teraz i tego właśnie pragnę dla moich dzieci i moich uczniów. I żeby w szkole było na to miejsce, postanowiłam, że muszę na pewien czas ją opuścić, po to, żeby wypracować pewien materiał i wartość, którą chciałabym dodać do polskiej szkoły, żeby móc wrócić z tym czymś i zacząć działać na nowo. Nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem polonistką, współautorką książek Wychowanie do osobistego rozwoju i prowadzę firmę szkoleniową, szkoleniowo-edukacyjną Fit Edukacja. A Ty jesteś na moim kanale i oglądasz kolejny odcinek z cyklu Czytelniczy Czwartek. Te kilka zdań, którymi Cię dzisiaj przywitałam, pochodzą z mojej książki, którą napisałam wspólnie z Marzeną Gut, Wychowanie do osobistego rozwoju, ze wstępu. I pozwól, że przeczytam Ci pewien cytat, na który się powołałam. Są to słowa profesora Joachima Bauera. Bez dobrych relacji nie ma efektywnej nauki. Komu żal czasu na budowanie relacji, bo skupia się na realizacji programu, ten nie rozumie procesu uczenia się i nigdy nie będzie efektywnym nauczycielem. To są słowa, które usłyszałam od mojej dawnej polonistki, którą zawsze sobie wysoko ceniłam i nadal tak jest. Gdy zaczynałam ja pracę w szkole, powiedziała mi, że jeżeli nie stanie się tak, że uczniowie mnie pokochają albo przynajmniej polubią, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, to nigdy nie będę w stanie ich czegokolwiek nauczyć. I oczywiście, jak sami dobrze wiecie, to się sprawdza w 100%. W związku z czym wypracowanie relacji to jest coś, w co najbardziej warto inwestować. Dlatego też myślę, że warto wykorzystać lekcje wychowawcze do tego, żeby naprawdę się na nich coś działo i to coś ważnego. I temu są poświęcone te książki. Opowiadam o nich dlatego, że kilka osób, które czytają mojego bloga i które są widzami tego kanału, pytało mnie, dlaczego ja o tych książkach jeszcze nie opowiadałam. W związku z czym pomyślałam sobie, że to będzie fajny moment, żeby o nich Wam tutaj opowiedzieć i przybliżyć może strukturę tym osobom, które jeszcze zastanawiają się, czy warto je zakupić. To są dwie części. One są zupełnie niepowtarzalne. W każdej części znajdują się inne tematy i inne treści. Nic się nie powtarza. Są to pomysły na lekcje, które rozwijają kompetencje miękkie. Książka zbudowana jest w ten sposób, że najpierw jest rozdział merytoryczny, na przykład o zarządzaniu sobą w czasie, w którym dowiadujemy się o różnych metodach zarządzania sobą w czasie. Ale najważniejsza tutaj według mnie jest bibliografia bardzo szeroka, książek, z których myśmy korzystały z Marzeną podczas pisania tych książek, bo to nie jest tak, że myśmy tutaj przelały swoją tylko i wyłącznie wiedzę na papier. Jest wiele rzeczy, do których ja musiałam sama się nauczyć i przeczytać, których wcześniej nie znałam, nawet pracując w szkole. Dlatego to jest właśnie takie cenne. Później znajduje się za każdym rozdziałem taka rysnotka, stworzona przez Kasię Berską, trzecią osobę zaangażowaną w proces tworzenia tej książki, która jest po prostu takim zebraniem najważniejszych informacji z tego rozdziału merytorycznego. I trzecia część to jest scenariusz lekcji, który się nazywa w zasadzie pomysłem na lekcję, dlatego że każdy ten scenariusz jest opracowany na 90 minut po to, żeby każdy mógł sobie dobrać treści do swojego zespołu klasowego, tak jak jest to jemu potrzebne. Jest tutaj opracowana każda kompetencja miękka, poza 5, które się pojawiają u mnie na blogu i u Marzeny, których nie mogłyśmy tutaj opublikować, na przykład inteligencja emocjonalna, czy poczucie pewności siebie, poczucie swojej wartości. To są lekcje, które się pojawiają na blogu. O czym ja chciałabym Wam dzisiaj tutaj powiedzieć, ponieważ z pewnością realizowaliście, albo też przed Wami są lekcje na temat marzeń i na temat budowania celu, swojej misji życiowej, wybierania celu na przykład na dany rok, to warto skorzystać z tej lekcji pod tytułem właśnie Szkoła Projektowania Marzeń, czyli trening sporządzania celów. Dlaczego? Dlatego, że znajduje się tutaj koło życia dostosowane do młodzieży.
do dzieci i młodzieży. Ja się jeszcze osobiście z takim kołem dostosowanym do nastolatków nie spotkałam. Zazwyczaj jest to metoda taka, która jest stosowana przy pracy z osobą dorosłą. W związku z czym myślę, że fajnie, bo to już jest taki gotowy do wykorzystania. I tutaj znajdują się na przykład takie pole jak edukacja, pasja i hobby, sprawność, zdrowie i sprawność fizyczna, relacje z rodziną, relacje z przyjaciółmi, rozwój osobisty, zabawa, otoczenie, mój pokój. I one są omówione, w jaki sposób można tutaj dokonać gradacji od 1 do 10. Kolejną taką ciekawą rzeczą, na którą chciałabym, to już tutaj powiedziałam, zwrócić uwagę, to na przykład w drugiej części komunikaty niewerbalne wysyłane przez ciało. Fajna rzecz tak nawet do przeanalizowania sobie i budowania takiej samoświadomości u nas, jako u nauczycieli. Dla mnie to jest na przykład ostatnio bardzo ważne, ponieważ jak wiecie, wzięłam się do siebie, żeby się nauczyć mówić porządnie i między innymi w tym są też komunikaty niewerbalne, których czasami sobie nie zdajemy sprawy. I czasami jest tak, że my się do czegoś przyzwyczajamy, do jakiegoś zachowania i on jest w ogóle niespójny z tym, co my mówimy. I czasami dlatego na przykład ktoś niepoważnie traktuje słowa, o których mówimy, pomimo tego, że my w to bardzo głęboko wierzymy i staramy się mówić z zaangażowaniem. I tutaj na przykład wzięcie się pod boki to gest oznaczający jakiś problem. Splatanie dłoni za plecami wyraża potrzebę dystansu. To zwróciło na mnie moją uwagę, dlatego że ja pamiętam z moich szkolnych lat, że kiedy ja występowałam na scenie, to zawsze kazano mi stać z rękami z tyłu splecionymi. Co, jak wiadomo, to jest zupełnie po prostu bzdura i tragedia, dlatego że się czujemy wtedy bardzo niepewni. Fajnie jest sobie po prostu zdawać z tego sprawę. Ja tutaj sobie jeszcze, bo zaznaczałam na przykład też taki ciekawy fragment na temat mówcy kompletnego. To są takie trzy cechy ważne, awe: autorytet, wdzięk i energia, czyli coś, na autorytet sobie trzeba zapracować. Wdzięk też można trochę wypracować i energię to jest coś, to jest tak naprawdę taki czynnik, który jest bardzo od nas zależny i w zasadzie jedyny, który nas wyróżnia na rynku dzisiaj, ponieważ jest tak dużo treści i nasi uczniowie nie tylko nas słuchają, nie tylko od nas się uczą, w zasadzie chyba my jesteśmy na ostatnim miejscu. W związku z czym ta energia, którą my wkładamy w przygotowanie lekcji albo w ogóle w budowanie relacji z nimi, to jest coś, co może nas wyróżnić też nas jako wychowawców, czy nas jako nauczycieli na rynku takim naszym, szkolnym. I to jest fajny moment, żeby sobie zadać pytanie, czy jesteśmy marką, która się czymś wyróżnia i czym ta nasza marka osobista się wyróżnia, z czego jesteśmy znani w szkole, z czym nasi uczniowie nas identyfikują. I oby to nie był tylko ten przedmiot, którego uczymy, ale ta wartość dodana, która jest o wiele ważniejsza niż na przykład ten język polski. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten odcinek i do zobaczenia za tydzień.